Dzień dobry. Właśnie teraz dowiesz się, jak dorastały te wyjątkowe trojaczki jednojajowe, które nawet ich matka z trudem odróżniała. Szanse na rozwój tych dzieci były jak 1 na 200 milionów. Usiądźcie wygodnie, będzie fajnie, zaczynamy. Ta niesamowita historia zaczęła się 6 lat temu, kiedy matka 3-letniej dziewczynki dowiedziała się, że jest w kolejnej ciąży. Ona i jej mąż zawsze chcieli mieć dużą rodzinę, ale kiedy na pierwszym USG powiedziano im, że spodziewają się trojaczków, byli nieco zszokowani. W końcu, kiedy twoja rodzina podwaja się w mgnieniu oka, musisz być gotowy. Dzieci urodziły się w 31 tygodniu, znacznie wcześniej niż się spodziewali i ważyły nieco ponad kilogram. Ale lekarze, którzy widzieli już znacznie mniejsze dzieci, byli zaskoczeni. Cała trójka miała nie tylko podobne twarze, ale i znamiona w tych samych miejscach. Tak, tak, to jest prawdziwy cud. Wydawało się, że wszyscy trzej są identycznymi bliźniakami. Ale jak to było możliwe? Renomowani położnicy, ginekolodzy i genetycy zastanawiali się. Po przestudiowaniu obszernej literatury lekarze doszli do wniosku, że zdarza się, ale bardzo rzadko. Szanse na to, że w jaju płodowym rozwiną się trzy zarodki, wynoszą 1 na 200 milionów. Poradzili więc kobiecie, by poddała chłopców testowi DNA, który potwierdził, że wszyscy trzej absolutnie identyczni bliźniacy. To po prostu magia, ludzie. Nie zgadzasz się ze mną? To cud. Ta wyjątkowość sprawiła, że rodzina stała się sławna. O bliźniakach pisano w gazetach i pokazywano w telewizji, ale matka wielodzietna nigdy nie otrzymała prawdziwej pomocy. W pewnym momencie jej mąż opuścił rodzinę, ponieważ nie mógł już dłużej znosić ciężaru czwórki dzieci. Kropka, chociaż wspierał ją finansowo, opiekę, rozwój i wychowanie dzieci pozostawiono całkowicie młodej matce, która miała wówczas zaledwie 23 lata. Myślę, że nasze kochane matki wiedzą, o czym mowa. O niesamowitej pracy, jaka wiąże się z posiadaniem i wychowaniem dziecka. Zwłaszcza jeśli jest ich kilkoro. To dużo pracy. Moje drogie matki, moi drodzy widzowie. Dziękuję za waszą ciężką pracę, matczyną miłość i oddanie. Mamusie, napiszcie, czy trudno było wam urodzić, wychować i wykształcić dzieci? Koniecznie napiszcie swoją opinię w komentarzach pod tym filmikiem. Bardzo ciekawie będzie przeczytać, co o tym sądzicie. Dziękuję z góry i kontynuujemy. Z najstarszą córką, która w tym roku skończyła 8 lat, kobieta radzi sobie całkiem dobrze. Dziewczynka lubi opiekować się młodszymi braćmi i pomagać matce. Dzieci są również pod opieką dziadków i ciotki, która wprowadziła się do matki niedługo po odejściu jej męża. Do pomocy w prowadzeniu gospodarstwa domowego. 5-letnie trojaczki są też bardzo podobne do siebie. Do tej pory tylko matka potrafiła je rozróżnić. Tylko ona potrafiła rozróżnić kolor pieprzyków nad ich oczami. Teraz, gdy ich osobowości są tak różne, najbliższe osoby potrafią ich rozpoznać. Jeden z braci zmienił się w prawdziwego przywódcę, który prowadzi wszystkie zabawy, drugi jest cichy i łagodny. A trzeci, Roman, jest wielkim właścicielem. Nie chcą się dzielić zainteresowaniami ani zabawkami. Jednak bliźniaki wolą te same zabawki, więc kobieta musi pomnożyć wszystkie zakupy przez 3. Chłopcy, podobnie jak ich starsza siostra, lubią bawić się pluszakami, ale do tego dochodzą hulajnogi i ulubiona piłka. Nasza bohaterka wreszcie spełniła swoje długo skrywane marzenie. Uczy się na pielęgniarkę pediatryczną i będzie pracować w tym samym szpitalu położniczym, w którym urodziły się jej dzieci. Przede wszystkim jest wdzięczna lekarzom, że jej bliźniaki mają się dobrze. Przecież dziecko jest zawsze wyjątkowe dla matki i nie ma znaczenia, co mówi test DNA. Nawet gdy mama jest zmęczona, zawsze jest szczęśliwa i promienna, bo jest mamą czwórki wspaniałych dzieci i marzy, by wyrosły na porządnych ludzi. Naszej pięknej i inteligentnej mamie życzymy zdrowia, szczęścia, mądrości i cierpliwości. Cudownie, że ma wokół siebie ludzi, którzy jej pomagają. Pozytywne nastawienie tej rodziny można zauważyć już na pierwszy rzut oka. Kiedy patrzysz na nich, myślisz, że dzieci to prawdziwe błogosławieństwo. Jak się z tym czujesz? Czy chciałbyś być na wojnie? Szczerze. Koniecznie podziel się swoją opinią w komentarzach pod tym filmem. Przyjaciele, prosimy o wsparcie kanału poprzez polubienia i subskrypcje.